Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jacek Antczak i będę miał niewątpliwą przyjemność poprowadzić spotkanie autorskie z Izą Michalewicz, bo tak się przedstawia: nie żadna Izabela. Dawno tak? tak się nazywam, tak? Iza. I porozmawiamy przede wszystkim o najnowszej książce, która niedawno się ukazała. Jesteśmy we Wrocławskim Domu Literatury, we Wrocławiu mieście Literatury. Ale jesteśmy teraz przez najbliższe kilkadziesiąt minut w kryminalnym Wrocławiu, bo tak się nazywa ta książka. I ona ma w slangu dziennikarskim mówi się podtytuł albo nadtytuł. No to ma taki nadtytuł Ballady Morderców. Ojdzie Michalewicz, to będę ją przedstawiał w, w trakcie. W każdym razie nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo kiedyś ktoś powiedział o Różewiczu, że to jest wrocławski poeta. I się bardzo obraził. Ojej. I, i, I ja nie wiem, czy można by było powiedzieć o tobie, że jesteś wrocławską reporterką. Na pewno jesteś urodzona we Wrocławiu. E, na pewno skończyłaś e, i to dwa fakultety podyplomowe pod studia i. Muszę się zastanowić, właśnie, bo nie pamiętam, tak. też, też we Wrocławiu i nagle stałaś się e, warszawską reporterką. A teraz jesteś znowu wrocławską reporterką i napisałaś pierwszą książkę. O Wroc... Ale mówisz o miejscu zamieszkania tak. ogólnie. Tak, pierwszą książkę o Wrocławiu. To jest pierwsza twoja książka o Wrocławiu, chyba czwarta czy piąta. No nie wiem, nie liczyłam, może piąta. Jak nie liczyłaś? No nie, nie musiałabym sobie teraz przypomnieć, no, ale dużo ich nie ma. W każdym razie nerwowo myślę, że piąta. Na pewno mam pierwszą tutaj ze sobą. Bardzo lubię. Czasem do niej wracam. Od razu powiedz też, że będzie wznowiona. Tak, tak, tak. Będzie Życie to za mało. My tu reklamy robimy innej książki, ale tak, będzie wznowiona. W przyszłym roku nakładem wydawnictwa Znak wyjdzie reedycja te, tego zbioru reportaży, poszerzony o kolejne reportaże, które zdołałam napisać jeszcze przez jakiś czas potem, po wydaniu tej książki i no parę update'owanych rzeczy. Tak. Przed, my, my, dwa lata temu bodaj, czy trzy, ukazała się też książka Zbrodnie prawie doskonałe i to już zbliżamy się do tego tematu, który jest dzisiejszy, bo też było o zbrodniach. A ta pierwsza książka, jak tak sobie patrzę na jej podtytuł, ona miała y, podtytuł Notatki o stracie i poszukiwaniu y, nadziei. Ta najnowsza książka jest... To są też notatki o, o stracie, ponieważ ten na tytuł balady morderców mówi nam bardzo dużo, bo to nie jest tylko kryminalny Wrocław, ale też morderczy Wrocław. To są teksty o morderstwach. No tak, no wybrałam sobie Wrocław akurat na pierwszy rzut, więc myślę, że nie ominie to żadnego miasta, które mam na myśli. <laughs> Oczywiście. Wrocław nie bez powodu, ale wiesz, jak wybierałam ten Wrocław, to ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ja do niego wrócę, ponieważ oczywiście urodziłam się we Wrocławiu i, i wychowałam się we Wrocławiu, także wyjechałam stąd w 2008 roku, Niemniej, no i nie bez żalu oczywiście, także z bólem serca. Natomiast kiedy podpisywałam umowę z wydawnictwem WAB na tę serię i jako pierwszy wybrałam właśnie Wrocław, no to właśnie przede wszystkim dlatego, że bardzo tęskniłam za miastem. Tutaj mam rodziców, przyjaciół, ciągle, więc nigdy nie udało mi się za dużo poświęcić im czasu. Odkąd mieszkałam w Warszawie przez te wszystkie lata. Bo wiadomo, człowiek jest ciągle w drodze w moim wypadku <laughs> przez lata pracy dla różnych gazet, tak to właśnie wyglądało, że jak wpadałam w ogóle nawet do Wrocławia, to zazwyczaj z jakimś tematem do zrobienia, do napisania, do zdokumentowania i oczywiście wpadałam i, i wypadałam, tak? Więc zawsze to wszystko było takie po łebkach, po łebkach. No, i myślałam, że tutaj się uda jakby trochę zakorzenić z tematem i, i też odbyć, znaczy po, poratować trochę przyjaźnie i pomieszkać w domu. No, trochę się udało, ale niewiele, dlatego że większość czasu przesiedziałam po prostu w czytelni sądowej na ulicy sądowej 1. Mhm. E za sekundę wrócimy do Wrocławia, wszystko będzie poświęcone Wrocławiowi, ale jedno zdanie powiedziałaś, zaczynając tą serię, to powiedz od razu może, że co to będzie za seria, bo to będzie po prostu, będziesz teraz podróżować po, po miastach i w cudzysłowie ścigać morderców z różnych miast? <grym> Wiecie co, no ja po prostu pewnego dnia krążyłam w warszawskim mieszkaniu z pięknym widokiem na city. I na ogrom zieleni, jak lew w klatce, chcąc po prostu wymyślić coś, co będzie jakimś rodzajem właśnie serii. Natomiast nie sądziłam, że akurat wymyśla coś takiego, bo to. Psychicznie jest trudne do udźwignięcia. Niemniej, akurat przyszło mi do głowy, żeby napisać serię biografii Miast. Oczywiście nie jest to stricte biografia miasta, tylko są to po prostu opowieści, które łączy miasto. Niemniej, oczywiście, nie jest to, że powiedziałabym tak: myśl lokalnie, nie, myśl globalnie, działaj lokalnie, tak? Czy jakieś takie hasło było kiedyś? Myśl globalnie, morduj lokalnie. Morduj. <głos> Dokładnie. <głos> bardzo dobrze powiedziane. Więc chodzi o to, że to są sprawy, które oczywiście odbiły się bardzo szerokim echem w całej Polsce i bardzo długie miesiące Polska żyła doniesieniami o tychże właśnie zbrodniach. Oczywiście nie o wszystkich, bo część z nich w jakiś sposób odkurzam jednak. Niemniej... Pomyślałam, że będzie to seria i, yy, i to też było dla mnie jakąś taką formą poznawania tkanki od środka, tkanki miasta. O Wrocławiu za chwilę, a yy, seria, czyli będziesz podróżować po największych podróżować polskich miastach? Będę podróżować po największych polskich miastach i będę zaglądała im pod podszewkę. I wszędzie sobie znajdziesz taką sądową jeden i będziesz w, w, w takich najbardziej głośnych sprawach, będziesz je opisywać. Wiesz co, na pewno podstawą pracy nad takim materiałem jest oczywiście dostęp do akt sądowych, więc na pewno tak będzie, że będę przysłowie wokiblowała w tych wszystkich czytelniach. Sądowych. Więc tak, tak, no, czytelnie sądowe. Niektóre mam już obstalowane w niektórych miastach, ponieważ pracowałam archiwum. nad archiwum Mix, w związku z tym. Część czytelni sądowych jest bardzo przyjazna, a część niekoniecznie, i sądów oczywiście oraz prezesów sądów, którzy zezwalają bądź nie zezwalają na taki dostęp do akt, ale no, nie poddaję się, że tak powiem, jestem optymistką, więc jak przyjdzie mi tak jak przy jednej sprawie z archiwum Mix, akurat chodzi o Gdańsk, spisywać akta odręcznie, no to będę spisywała odręcznie, nie ma wyjścia. Zanim o tych prawdziwych zbrodniach, o tym story, które tu opisujesz, to zapytam Cię o, o Ballady morderców, ponieważ ten nadtytuł też ma bardzo duży związek z Wrocławiem. Sam pamiętam, byłem na koncercie Nika Kejwa. Niestety będę miał też osobiste odniesienia i zawie, bo już Anotacje. kiedyś wywiad, wywiad przeprowadzałem z nią kiedyś do poszczególnych rozdziałów w jej książce i to nie są takie zbyt pozytywne. Ale Ballady Morderców to był Nick Cave i dedykacja, dedykacje też są ciekawe zawsze w książkach, dedykacja. A może nie, nie zajmujmy się dedykacjami. No dobrze, ale jest mal, dedykacja, ale po, 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 poza tym jest motto. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna, czyli słysz słynne przekleństwa Milheven, spłyty tak. Ballady morderców, tłumaczenie Roman i Aleksander. Kołakowcy też tak, Wrocławianie. Jest. Tak, zgadza się. I w podziękowaniach dla książki jest też Ewa Kołakowska. Tak, Ewa Gil Kołakowska, moja przyjaciółka jak najbardziej, która jeszcze nie, nie zdążyła chyba przeczytać tej książki notabene i którą pozdrawiam, jak mnie ogląda. To nie... takie proste skojarzenie? Balady morderców, Wrocław. Wiesz, co nie, nie. Ballady morderców nie dlatego, że akurat Wrocław, tylko ogólnie jest to, powiedziałabym, tytuł całej serii. A pod tytułem, chociaż tutaj wyeksponowanym zresztą słusznie, żeby było wyeksponowane miasto jest właśnie Kryminalny Wrocław, więc później będzie kryminalne jakieś inne miasto. Mhm. Niemniej nobelada to jest taki wiesz utwór synkretyczny, który łączy lirykę, epikę i dramat i yy, tak naprawdę yy, reportaż yy, łączy dokładnie to samo, a ponieważ moja książka jest reporterską książką. Chociaż ostatnio tak właśnie trochę zauważyłam, że true crime, który w Polsce dopiero w zasadzie zaczyna raczkować. Mówię tutaj o właśnie sposobie pisania o prawdziwych zbrodniach, o gatunku jakim jest true crime. To tak jak się mówiło kiedyś, że reportaż jest bękartem literatury, tak ja mam takie wrażenie, że true crime jest takim trochę bękartem reportażu. Odrobinę się czuję taka zepchnięta zaraz w tematykę. Niemniej nie zapominajmy o tym, że jest to książka reporterska i Taka będzie przez, całe serie, przez całą serię. No to teraz wybór. Wybór tych spraw. Jest sześć rozdziałów w tej książce. Sześć morderstwa, właściwie trochę więcej, ponieważ jest jeden seryjny morderca. Ale. Tak. Mm -hmm, a, tak. ale y, 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 co, coś Cię zaintrygowało specjalnie w tych, w tych sprawach? One były najgłośniejsze. One, czym one były ze sobą powiązane? Że akurat poświęciłaś się, się dla tych sześciu spraw i opisałaś je w bardzo obszernych reportażach? Wiesz co, ja się dość długo zastanawiałam, pod jakim kątem w ogóle pisać tę książkę i właśnie jak, czym się kierować przy wyborze. Niemniej właściwie zainteresowało mnie najbardziej zainteresowały mnie najbardziej ludzkie emocje. Nie chciałam, żeby to była książka, tylko i wyłącznie o zbrodni, czyli żeby dotykała wyłącznie akcji, stąd ballady morderców, tylko żeby była jeszcze o czymś, o czymś więcej. Tak? Więc pomyślałam sobie, że w każdej z tych spraw, oprócz tego, że musi być, musi być, no, że siłą rzeczy jest ofiara i jest sprawca, to jeszcze musi być jakieś dochodzenie. I interesowała mnie droga do tego, dlaczego tak się właśnie stało. I czasami zdarzają się takie zbrodnie, które są albo przypadkowe, albo nie wiem, powodowane chwilą, emocją jednorazową, za którą nic nie stoi, a tutaj poza, poza po prostu afektem, a tutaj jakby kierowały mną przede wszystkim ludzkie namiętności. I byłam ciekawa, czy coś się za tym więcej kryje oprócz właśnie śmierci. I pod tym kątem wybierałam te sprawy. Namiętności jest tam mnóstwo opisów stanu ducha, ale właściwie też no, biografii tych bohaterów. Nie tylko. Tej ofiary, nie tylko tego mordercy, ale też przyjaciół, rodzin. To jest no, taka opowieść i będę się upierał bardzo, że to jest bardzo opowieść wrocławska. I teraz takie... No przy... bo dzieje się we Wrocławiu. Tak, to tak, to się tak dzieje ale we Wrocławiu. takie przy... przyznanie się do, do winy moje, nie morderczej, ale takie, że mam związek prawie z każdym z tych reportaży. Różne, na różne sposoby. I myślę, że czytelnicy Twojej książki we Wrocławiu, czyli ci wrocławscy, mm -hmm. no też będą mieli e, no wspomnienia związane z nie wiem, z topografią tej... Z miejscami, e, z tak, miejscami. w których rozgrywają się różne zdarzenia, na pewno. Tak, i od razu takie e, wspomnienie. Teraz szedłem, biegłem właściwie, z, daleko zaparkowałem przez ulicę Mikołaja. Mówię, kurczę, tutaj mieszkał ten jeden z tych morderców na trzecim piętrze. Wczoraj sprawdzałem topografię ostatniego reportażu i dokonanie morderstwa przy ulicy Piotrowskiej. Tak, na, na maślikowskiej. Piotrowskiej. Mm -hmm. Nawet nie wiedziałem, że jest we Wrocławiu taka ulica, tymczasem jest to dwa kilometry ode mnie. I tak trochę. Mm. Tak, Właśnie byłam ciekawa, czy na to wpadniesz. No. Tak, sprawdzałem. Dobrze, że nie podałam numeru. Teraz w większości tych reportaży, które rozgrywają się w latach 90., początku 2000. Są wrocławskie kluby, w który, do których wszyscy chodziliśmy tutaj, jak jesteście, wszyscy do nich chodziliście. Szalony Koń, Radiobar, to są w ogóle jakieś kultowe miejsca. Tak. No i tam to, się rozgrywają. Tawerna. Dla mnie tawerna jest kultowym miejscem, ta, akurat. Tawerna bo, siedem, na Mikołaja. Siedem kotów piekieł, nie wiem co, co e, dziewiąta brama. Dziewiąta tak? brama. No, no, akurat ja do tych lokali tak namiętnie nie chodziłam, które wymieniasz, bo właściwie lata dziewięćdziesiąte spędziłam po prostu praktycznie w tej tawernie. Ale jeszcze na Jatkach, o, jeszcze na jatkach, na jatkach. Też się toczą różne wydarzenia z tej książki. Także na Jatkach też bywałam często. Radio Bar, tak. Tak, tak. Nie, Radio Bar akurat nie był moim ulubionym miejscem nigdy, więc byłam tam może. No Wiem, wiedziałam, jak, pamiętam, jak wygląda i gdzie, no. gdzie był. Niemniej samo zejście do tej piwnicy było dla mnie po prostu klaustrofobiczne. Także nie, Radio Baru akurat bardzo nie lubiłam ze względu na charakter, jaki miała ta knajpa. Dziewiątej Bramy nie pamiętam właściwie, pewnie też tam byłam, bo wszyscy się włączyliśmy po nocach w latach 90., akurat wtedy to był okres moich studiów, więc no różne rzeczy się odbywały wędrówki miejskie. Natomiast. Natomiast na pewno każdy będzie mógł się w tej książce zobaczyć, nie tylko. Wrocławiam przede wszystkim. Tak, no oczywiście mnóstwo ludzi, którzy tu studiowali, na pewno się przeczytają w tej książce, w sensie miejsc. I pomyślą sobie, Oho, o ja tam coś... byłem, a tak. <laughs> jeszcze sprawdzą datę, czy przypadkiem nie byli w tym, w tym dniu, <laughs> może, w, którym, może tak być. w którym tam tą dziewczynę na przykład zaczepiono, czy, czy, czy może coś tak się być. działo. To się. dramatyczna historia, także tu hmm. nawet nie ma... Wiecie co państwo, ja hmm. wiem, że to idzie zawsze w takim kierunku, powiedziałabym, proz... no, jest to proza literacka, niemniej idzie to w kierunku takiego opowiadania o tym jak o fiction, a, a ja bym bardzo tego nie chciała tak. dlatego, że ja wiem, my tu sobie rozmawiamy o miejscach, że nawet ostatnio prowadziłam ogromną grupę ludzi podczas nocy księgarni, że jak przyszłam pod pomnik Bolesława Chrobrego, to się zaczęłam oglądać, czy to wszyscy ci Państwo na mnie czekają. Ludzie byli ciekawi tych miejsc, tak? Ja, miejsc twojej książki, tak? Miejsc mojej książki, tak. Cały film polegał przewody, na tym, przewody? że ja prowadziłam tę potężną grupę, Aha. który tłum taki yy, szedł za mną, więc ja mhm. <gry> powiedziałam, że żałuję, że nie mam megafonu, tak? Żeby po prostu opowiadać po drodze. Niemniej yy, trzeba naprawdę ogromnie zachować ogromny dystans i bardzo dużo powagi, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie ma nic wspólnego z fikcją, tak? Więc... Yy, jakby, że ja opowiadam o prawdziwych dramatach i o tym, że taka sytuacja i mały, drobny błąd mógłby każdego z nas kosztować życie. Niejednokrotnie na pewno każdy z Was był kiedyś na jakiejś imprezie, nie wiem, z kimś nieodpowiednim rozmawiał, jak się później okazało. No, bywa różnie, naprawdę. I, I też ja pamiętam, że ja bardzo, bardzo dokładnie wybierałam miejsca, do których chodziłam na studiach, dlatego że um, z, by, były pewne jakby um, powiedziałabym klimaty miejsc, które mi zupełnie nie odpowiadały, no świat, który w ogóle do mnie nie przystawał, a ja nie pasowałam, nie rezonowało to ze mną zupełnie też, dlatego nie bywałam w radiobarze, jakiejś dziewiątej bramie czy takich innych miejscach, raczej tam, gdzie się czułam bezpiecznie, zresztą Szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co opisuję, dzisiaj nigdzie nie można się czuć bezpiecznie, dlatego bardzo trzeba na siebie uważać, ale wracając do tych miejsc, właśnie bardzo bym nie chciała, żeby potem z tego się zrobiły pielgrzymki. Jak śladami prawda, bohaterów książek, na przykład pana Krajewskiego, tak, że, że, jest, że to jest fikcja i że jednak można się czasami pouśmiechać do losów bohaterów jego książek, no do moich nie można, tak? Więc... Nie, można, nie można się uśmiechać, ja powiem więcej, bo tak czekałem, żeby to powiedzieć, że po prostu nie możemy sobie na tym spotkaniu, ja nie mogę sobie pożartować, co bardzo lubię, z prostego powodu wielu bohaterów Twojej książki oprócz ofiar, jeszcze żyje, jest tu z nami, e, mieszka we Wrocławiu, albo w jakichś innych e, e, miastach, e, mają swoje uczucia, e, to też w książce pokazujesz, że, e, bo próbujesz dotrzeć do, do niektórych osób, chyba z wyjątkiem morderców, to próbujesz dotrzeć do wszystkich. Tak, tak? ja może powiem, że rzeczywiście jakby też mm, na etapie pracy y, nad tą książką zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko takie opisywanie historii, tego, co co się zdarzyło. Tylko że pojawiają się, ponieważ jestem reporterką, to pojawiały się, pojawiało się mnóstwo pytań. Na przykład takich, a mianowicie, czy w więzieniu siedzi właściwy człowiek, tak? Czy za zabójstwo została skazana właściwa osoba. Więc tutaj nabierałam różnych wątpliwości. Natomiast natomiast rzeczywiście, a jakie było pytanie? Przepraszam, zgubiłam się. Ja, ja mówiłem o tym, że no, no, musimy zachować powagę, nie możemy sobie pożartować, bo, bo, bo ci ludzie żyją, mają emocje. Nie wiem, Aha, czy, że docieram, tak, tak. Czy nie siedzi nie docieram ktoś już. tutaj na widowni, nie, nie, kto jest związany z jakąś sprawą? Nie Ej. wiem tego, natomiast niewątpliwie są tacy ludzie, którzy oglądają nas może teraz na żywo albo obejrzą potem nagranie. Po publikacji tej książki, już na etapie, zanim jeszcze się ukazała w druku, odzywały się do mnie osoby, które znały na przykład sprawców. I y y było mi bardzo trudno reagować, ponieważ oczywiście zawsze tak jest, że jak się napisze książkę, to później się nożyce odzywają, prawda? No w tym wypadku akurat odezwała się do mnie pani, która znała, je, znała zabójców Doroty, czyli dziewczyny, która została w drastyczny sposób zamordowana właśnie na maślicach, o których wspomniałeś. Więc, więc opowiadała mi o tym, jak to z jej punktu widzenia, z jej strony to wyglądało, nie znając jeszcze treści książki. Dzisiaj już zna, więc nic tam nie nawywijała mnie, tak jak się okazuje. Ale, ale rzeczywiście tak. I ja nie rozmawiałam z, ze, wszystkimi, znaczy ze wszystkimi mordercami. Co to jest za temat? Nie rozmawiałam ze wszystkimi sprawcami, którzy nie wiem zostali oskarżeni o zabójstwo, skazani. Rozmawiałam z Krystianem Balą. Zresztą ja z nim rozmawiałam już w 2007 roku. I wtedy jeszcze nie miałam jakby do czynienia z całością akt, bo sprawa była na biegu i zapadały później wyroki, apelacje, kasacje i tak dalej. Więc dosyć to długo trwało. Na tamtym etapie wielu, wiele z osób, jakby podżeganych przez media. Wielu dziennikarzy traktowało go wyłącznie jak, jak sprawcę. I ja przyznam szczerze, że mam wątpliwości. Tak? Więc mam wątpliwości, nie jestem śledczym, ale liczę na to, że może ktoś się pochyli raz jeszcze nad tą sprawą i przeczyta te 49-tomów akt bardzo dokładnie, ponieważ pojawia się tam tak bardzo wiele pęknięć w tym łańcuchu poszlak, który miał być taki twardy. I niezachwiany, że warto sobie te pytania po prostu postawić. I ja w tej książce te pytania stawiam. Oczywiście usiłowałam się też skontaktować z człowiekiem, który został skazany za zabójstwo dziennikarki Martyniki, Jan Esz. Jan Oczywiście szukałam kontaktu przez jego rodzinę. Ponieważ on, wychodząc z więzienia po tym, jak został ułaskawiony po 11 latach, powiedział głośno i część osób to słyszała, że jak on wyjdzie, to zrobi wszystko, żeby, żeby opinia publiczna poznała prawdziwego mordercę. No tak się nie stało, ale tak też bywa w różnych sytuacjach, dlatego że nie każdy być może ma siłę walczyć. I poddaje się, nie ma siły, czasem nie ma możliwości. Jedyną osobą, którą znam i walczy do końca, jest to nieprawdopodobne, jest lekarka Katarzyna Stelczyk, o której pisałam reportaż. Zresztą do do jednej z, no właśnie do, do tego zbioru reportaży, który wyjdzie w reedycji, tekst nosi tytuł Alibi. Więc, ale ona miała więcej możliwości, ponieważ uniknęła cudem e, aresztu tymczasowego, e, którego na przykład nie uniknął Krystian Bala, bo on został najpierw aresztowany, potem na krótko wypuszczony, potem ponownie aresztowany i od tamtej pory, y, mówiąc przysłowiowo, y, człowieka wsadzili, a potem szukali na niego dowodów. Więc tak, tak to wyglądało mi w momencie, kiedy przeglądałam akta. Ja nie jestem tutaj opinią, że tak powiem, jakąkolwiek fachową sądu, tylko jestem skromnym człowiekiem, który przepuszcza przez siebie informacje, które czyta i myśli, używa głowy. Więc... Ale jak się czyta Twoje reportaże o tych morderstwach, to tam wiele wątpliwości się w... W głowach czytelników rodzi. Dotyczących... Ale może ja dokończę, że szukałam kontaktu, więc z Krystianem Balą się, się spotkałam. Natomiast Jan Esz się do mnie nigdy nie odezwał, mimo prośby o kontakt. I odezwałam się do niego również, ponieważ też miałam wątpliwości po przeczytaniu wszystkich akt, czy on rzeczywiście zrobił krzywdę kobiecie, którą tak naprawdę kochał. Więc, więc bardzo dużo we mnie było tych wątpliwości i one wybrzmiewają w tej książce. Z pozostałymi sprawcami, podkreślam, nie szukałam żadnego kontaktu, więc generalizowanie, że szukałam ze wszystkimi kontaktu i oni się nie odezwali, jest niesprawiedliwe, bo też się spotkałam z taką opinią, gdzieś wyczytałam ją niedawno. Nie szukałam, ponieważ nie mam wątpliwości, że to są sprawcy. Zwłaszcza, że jeden po tym, jak został zamknięty, wystosował sobie liczbę 10 przynajmniej albo 12 osób do odstrzału. Tak? Myślę, że doszłam na tą listę niewątpliwie, co, co już wiem z rozmów różnych. Tak, przy, przytaczasz tam sześć nazwisk, czyli cztery zostały, czyli <noise> pewnie Iza Michalewicz też tam jest. Tak jest, może być. Nie no, lu, lu, są różne sytuacje, niemniej pod tym... Tu... Dożywocie. To było tak, tu jest dożywocie, przypadku. ale jest cały czas lęk wśród ludzi, którzy go znali i znali tę całą szajkę, o której myślę, czyli o zabójcach Doroty. Studentki z Wrocławia, w nich jest bez przerwy lęk nieprawdopodobny, że coś się niebywałego wydarzy. A w polskim, jak wiadomo, wymiarze sprawiedliwości, w, w polskim kraju dzieją się przeróżne rzeczy, które są nie do zaakceptowania. W związku z tym oni się boją, że on może kiedyś wyjść na wolność i dotrzyma słowa a propos tej zemsty. Ja się tak przyznawałem, ponieważ byłem w jednej redakcji z Krystianem Balą. Byłem bardzo młodym człowiekiem i skojarzyłem to podczas tej głośnej sprawy, bo to jest ta sprawa. Um, 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 amok. amok. Tak się nazywała książka Krystiana Bali, tak. którą wydał w 2002 roku, więc ja z nim w redakcji byłem 10 lat wcześniej, więc pisał mhm. o jakichś podróżach chyba, czy o filozofii. Ale w jakiej redakcji? W studenckim. Aha. Bardzo młodymi ludźmi byliśmy. W, w tym, że też w początku lat 90., jako pra, niemalże nastolatek, pracowałem troch, w, trochę w telewizji przy różnych programach i tam chodziłem tymi samymi korytarzami, co. Martynika. Co Martynika, co Jan Esz, co jej przyjaciółka Paula, która jest jedną z opowiadających w Twojej książce. Tak, też bardzo było mi trudno namówić ją na tą rozmowę. Ona najpierw unikała kontaktu, potem w pierwszym odruchu odmówiła. Bardzo nie chciała wracać do tej sprawy, ponieważ jest to dla niej do dziś potworne przeżycie emocjonalne. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że bo, bo nie chodzi mi tylko o tych sprawców, o tych zabójców, tylko chodzi mi o całą galerię postaci. I tych życiowych, nie wiem, przyjaciół, yy, znajomych. Yy. Cytujesz tam ich zeznania za aktę, ale też z niektórymi rozmawiasz, ale też ludzi z wymiaru, szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Tam możemy poznawać i sylwetki, i metody działania yy, yy, prokuratorów, śledczych, policjantów, profilerków, tak, tak, tak. zwłaszcza jednej profilerki, tak, która ci bardzo pomagała z tego, co, co wiem. Tak, ja za każdym razem, jak ktoś prowadzi ze mną spotkanie i zahacza o ten temat, to pozdrawiam. Ula najserdeczniej, Urszula Cur, czyli fantastyczna psycholog, która jest profajlerką i przez 24 lata pracowała w Komendzie Głównej Policji. Oczywiście spotkałyśmy się przy zupełnie innej okazji i będziemy miały okazję, okazję, okazję do tego wrócić, ponieważ ja poprosiłam Ulę o analizę jednej ze spraw, którą będę opisywała. A jest to sprawa, która mi bardzo głęboko leży na sercu i będę ten reportaż pisała w drugiej części. Archiwumiks, które też się dokumentuje jakoś powoli, ale przyznam szczerze, że pandemia strasznie mi pokrzyżowała szyki, ponieważ moje cudowne siedzenie w czytelniach sądowych niestety się zakończyło. W związku z tym no nie można było odwiedzać czytelni sądowych, a potem już w ogóle były jakieś zapisy, nawet do bibliotek, że tam jedna osoba na jeździła, już po prostu odpuściłam. Także dopiero powoli będę do tego wracała. Niemniej ula. Um, przeczytała y, parę rzeczy, które jej wysłałam. No i zaczęłyśmy rozmawiać na temat tej sprawy. Na razie nie chcę zdradzać, o czym ona jest, bo nie chcę, żeby zorientowali się bohaterowie y, tego dramatu, y, którzy oczywiście żyją. Y, natomiast, y, natomiast, no i zasiała we mnie bardzo wiele wątpliwości. Y, zresztą ona z kolei, opisane przeze mnie historie sprawy, rzuca swoim studentom do pracy nad profilowaniem, profilowaniem właśnie kryminalnym, więc profilowaniem psychologicznym, tak to tak się nazywa. W każdym razie wspaniała osoba i przyznam szczerze, że ta praca z nią i rozmowy z nią za każdym razem pozwalają mi zrozumieć pewne rzeczy, których ja, które ja gdzieś wyczuwam, gdzieś łapię, a ona to tak pięknie zamyka po prostu w pojęcia. Więc, więc to nie jest nasza ostatnia współpraca, a myślę, że w ogóle początek nowy i zawsze ją proszę o radę, jak potrzebuję. Staram się nie, za, nie zarzucać jej sobą, ale, ale jest to fascynująca współpraca dla mnie a z innymi, bo w tej Twojej w książce, w tych reportażach widać też jak pokazujesz w jaki sposób pracują policjanci prokuratorzy jak w ogóle jest prawo trochę skonstruowane nie są to teoretyczne jakieś rozważania tylko gdyby w odniesieniu do konkretnych sytuacji w tych bardzo też ciekawych sprawach one są smutne mordercze one są bardzo ciekawe też Tak 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 to jest powiem szczerze że przy niektórych sprawach byłam zdegustowana ponieważ na przykład oględziny są pisane jak nie wiem, na odwal na się kura pazurem, jest to straszne dla reportera, który potem musi przyjść do tej czytelni sądowej, odczytywać to, napisane odręcznie bardzo często i zdawać sobie sprawę z tego, że, że to jest podstawa do tego, żeby prowadzić śledztwo. I to są rzeczy straszne, bo jeżeli pokpi się oględziny, które są podstawą, jeśli chodzi o w ogóle postępowanie przygotowawcze, to, to potem może następować kolejny błąd i kolejny rodzi kolejny. Więc zdarzały się takie sytuacje, że siedząc nad aktami, przysłowiowo mnie szlak trafiał, jak można było tak zlekceważyć po prostu wiele rzeczy. Tak na przykład wyglądało, wyglądała sprawa Martyniki. Z kolei byłam w ogromnym zdumieniu i pełna podziwu dla pracy organów ścigania, jeśli chodzi o szukanie zabójców doroty. Dlatego, że ja tu Państwu nie chcę wszystkiego zdradzać, bo może nie każdy zna jeszcze książkę, ale... Tylko powiedzmy, że Martynika to, to była dziennikarka... Martynika to była dziennikarka Telewizji, telewizji Polskiej, Polskiej we Wrocławiu, tak. Oddziału wrocławskiego. Ale wracając tam to do, do, do tej sprawy, o której mówiłam przed chwilą, to była to znakomita praca policjantów, ponieważ zabójstwo Doroty było tylko wierzchołkiem Góry Lodowej. Tam mamy do czynienia po prostu i z handlem ludźmi, z handlem kobietami, z, 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 z potworną krzywdą zadawaną kobietom. Więc to, w jaki sposób policjanci zabrali się do tej sprawy, jak błyskawicznie, perfekcyjnie przeprowadzili to śledztwo, to byłam pełna podziwu. I to jest naprawdę, tu chylę czoła. Ja sobie to właśnie było. Ja czytając, pracując 18 lat w gazecie. E, codziennej. No, czasem razem tam pracowaliśmy. Czasem razem. Mialiśmy się. E, e, tak, to, i, i, a szczególnie w tych latach 90. -tych, takim naj, najbardziej czynnym reporterem, to sobie przypominam, jak do tej redakcji czasem przychodzili e, tam jakiś Szczena, Szadok, e, mieli pretensje do dziennikarzy, a to są właśnie ludzie z, twojej, z Twojego reportażu. To są gangsterzy. To są, no, to są gangsterzy. Tak, tak, to są gangsterzy. Opisywane są ich metody teraz przez Izę. Jakbym wtedy czytał to 20 kilka lat temu, to na, pe na pewno bym, bym tam trochę, trochę był strachliwym reporterem, bo, bo ich metody... Nie, to dopiero byś się wstawiał, jakbyś wiedział, że, że rzeczywiście mają coś za uszami. To miałbyś <grym> tak, argumenty. Tak, tak. No te lata 90. są to opisane. Ja chciałem przytoczyć... Jeden drobny fragment z reportażu Amok. Przypominam, że to była książka Krystiana Bali. Obruszyłaś się bardzo, jak cię w naszej rozmowie zapytałem. No, to jest właśnie ta sytuacja, kiedy wszyscy się zgłosili, powstał nawet film fabularny. Zresztą dwa filmy fabularne są mhm. na podstawie tych spraw. Tego nie widziałem natomiast obruszyłaś się bardzo, że na podstawie książki, ja wtedy byłem jeszcze przed lekturą twojego reportażu, mm. że na podstawie książki policjanci wrocławcy doszli do tego, że on jest mordercą. No oczywiście, że się obruszyłam, oczywiście. dlatego, że oni bardzo mocno chcieli zrobić z tego dowód w sprawie. Ja to ja to rozumiem. To oczywiście Teraz... poszło później w mediach jako główny leitmotiv i tak, to, tak to wygląda dobrze. do dzisiaj. Niestety jest to z uporem maniaka powtarzane, no ale tak działa internet. Nie poradzimy ja nic na to. Właśnie przeczytam Taką y, analizę, którą przytaczasz, psycholog Joanna Markiewicz i referent sekcji psychologów KWP, czyli Komendy. Uf, Woj ówczesnej wojewódzkiej policji. Policji tak? we Wrocławiu Hubert Czajkowski, wydają opinię, w której piszą, że wysnuwanie wniosków co do osobowości autora na podstawie książki oraz dyskusji prowadzonej na forum, a dotyczącej głównie książki jest ryzykownej i nie może być traktowana jako wiarygodna ocena psychologiczna. Książka, która dopuszcza stosowanie fikcji literackiej, jak i dyskusję na jej temat, nie może być podstawą do wnioskowania o sposobie funkcjonowania autora w realnym życiu. A jeżeli nawet, to w bardzo ograniczonym stopniu, to ja to odniosę do Krystiana Bali, ale też do Ciebie. Czy książka i tematy, którymi się zajmujesz, mogą mieć odniesienie do Ciebie? Bo moim zdaniem trochę mogą mieć. A w, na, w jakim punkcie? Znaczy w, w... Ja może się czegoś o sobie dowiem ciekawego. No. Znaczy, mam pytanie dotyczące, jak Ty możesz od czterech lat przyglądać się złu. Ale ja się temu złu przyglądam od ponad 20 lat. Prawda? Nie, Ale nie teraz już się, nie takiej zdarzył... czystej postaci, postaci zabójstw. Mhm. Hmm, chodzi ci o zbrodnie. Wiesz co, no może jak grzebie w innych ranach, żeby nie grzebać we własnych? To jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. No, czyli, czyli jednak jest to jakiś, a, opinia tych jakiś psychologów. sposób odraczania, to znaczy jak opinia psychologów. Znaczy, mówię o tych psychologach, to, to nie jest tak, że bezpośrednio można odnosić do autora książki to bo no dziwne by było, gdyby opisał własną zbrodnię, ale pośrednio można, tak? Od, odnoś na pewno Krystian Bala załadował tam masę swoich osobistych emocji, jakichś jakich sytuacji, które zdarzyły mu się w życiu prywatnym i oczywiście to w tej książce się znajduje i przeczytały się tam kobiety, które opisał i przeczytali się ludzie, których opisał i on sam nie, na pewno też się... W jakim stopniu ten bohater był jakimś tam jego alter ego, ale cały czas mamy do czynienia z fikcją literacką. Natomiast ty mnie pytasz o non-fiction. Tak, tak non-fiction, tak, tutaj... non ale no, przecież wiadomo, że znamy ten świat reporterów i każdy ma swoje tematy. Dlaczego wiem, twoje dlaczego tematy droga. są takie? <grym> wiesz co, ja się, Jacek, no, znamy się tyle lat i wiesz, że ponad 20 lat. Ja się zajmuję po prostu człowiekiem. Dla mnie człowiek jest w centrum uwagi. I do tej pory zajmowałam się sprawami tak naprawdę społecznymi. Zaczynałam pisząc o kulturze, zresztą w jednej redakcji z tobą. Do tej pory to wspominam. Tam jest nawet wątek, że ktoś przychodzi do Wieczoru Wrocławia albo do słowa polskiego Do Ewy Han. Do Ewy Han, nie Ja z nią pracowałam w jednym pokoju. Tak, tak. Ja z nią pracowałam w jednym pokoju. To była pani, to była dziennikarka, która... Regularnie chodziła na premiery do teatru. Tu trochę odbiegnę, żeby. Ładnie nie, wyglądała. Bardzo ładnie zawsze wyglądała. No i niestety nigdy nie chciała się podzielić żadnym zaproszeniem na premierę, więc ja tam bardzo bardzo cierpiałam w tym pokoju i chodziłam oczywiście na pomniejsze. No ale wiadomo, jak człowiek taki był młody i robił zagryzi piórka, no to musiał swoje frycowe zapłacić. Ja tak właśnie robiłam. W każdym razie. W każdym razie ja ponad 20 lat pracuję na traumach. I, ale przepraszam, I do tej Ewy Han przyszedł, przyszedł yy, późniejszy zabójca? On zadzwonił, do on do niej no, zadzwonił. Tatlarski. Tak, ten stalker, który zamordował Miss Polski, był uprzejmy zadzwonić. Ewa Han akurat od, od, odebrała telefon tak, w redakcji. On jej uprzejmie powiedział, że taka, taka, siaka i owaka i tak dalej. No w każdym razie to w sobie Państwo wszystko przeczytają. Yy, ale wr wracając do Twojego pytania, więc... Yy, ja się właściwie zastanawiałam, dlaczego te trudne tematy zawsze tak do mnie same przychodziły, no ale myślę, że to, to, jest, to, to jest tak zwany efekt przyciągania po prostu. Więc um, nigdy nie chciało mi się o, pisać o, o czymś, co um, nie ma znaczenia w zasadzie dla, dla, dla czytelnika, no, czym czytelnik się nie przejmie. Ja raczej chciałam zawsze tym czytelnikiem potrząsnąć, pokazać mu, rzucić mu jakieś światło reflektorów na jakiś problem, żeby ten czytelnik był w stanie się z nim zderzyć i przemyśleć. Tak? Bardzo wiele razy pisałam o sprawach bardzo trudnych. Jeden no i... z twoich reportaży, za który otrzymałaś Grand Press, jest, no, może nie ale cały czas ta, bohater, ta bohaterka, Jolanta Brzeska, cały czas jest... No to jest bohaterka, mowa, to... która jest, ikoną, jest tak. ikoną walki z wyzyskiem, jeśli chodzi no, w ogóle z... z, z... Z, z kamienicznikami, którzy relegowali mieszkańców kamienic w Warszawie. Rzeczywiście, ja poznałam Jolantę Brzeską, i to też nie był dla mnie łatwy temat, ponieważ redakcja jedna z drugą, już nie będę wymieniać, po prostu na etapie, kiedy Jolanta jeszcze żyła, nie chciała tematu o tym problemie, tak, że istnieje coś takiego jak dzika reprywatyzacja i dopiero jak 1 marca zginęła, to 2000, zresztą o ile pamiętam 2011 roku, to jak się okazało, że ona nie żyje, a ja mam gotowy tekst, w sensie tekst, nie miałam gotowego tekstu, przepraszam, miałam gotową historię, rozmawiałam z nią, poznałam ją, rozmawiałam z jej córką, to wtedy się redakcje zainteresowały, więc... Niestety post faktum. Także nie udało mi się tutaj trochę wyprzedzić, wyprzedzić pewnych rzeczy. No niestety. Natomiast, no, tak jak mówię, no, oczywiście trudne tematy, i też masz do czynienia ze zbrodnią, mhm. prawda? Nie jest to zbrodnia zamknięta w jednej książce, ale jest to historia zamknięta w jednym reportażu. W tych reportażach jest, jest tak, one się różnią od wielu tekstów na, na, na ten sam temat na te same tematy, opisujące te same zbrodnie, że właściwie u ciebie jest trzęsienie ziemi na początku, czyli najczęściej jest ta zbrodnia od razu, nie wiem, w pierwszym akapicie, w drugim. Różnie to bywa. No ale w, w trzech chyba na sześć i tak się zaczyna. A potem następuje opisanie całej historii. To... to jest sposób. To jakby chodzi o technikę pisania. No każdy autor ma inną. Ja staram się pisać tak, żeby czytelnik chciał to czytać. I bardzo mi jest miło, jeżeli ktoś mówi, że, coś, że historia, którą opisuje, go po prostu wciąga i przejmuje go, tak, że go wzrusza, wkurza. Że irytuje, że jest wstrząśnięty. Wszystkie te emocje, które idą za przeczytaniem takiego reportażu, są bardzo ważne, bo coś nam mówią o nas samych, o nas samych. A jak się zbiera taki materiał? Tylko siedząc na sądowej i tylko spotykając się z policjantami? Czy jest jeszcze jakieś, jakieś sposoby, które możesz zdradzić? Czy masz swoje takie tajemnice? Wiesz, co? No to, jest, to, to, są, to jest cała technika docierania do ludzi, bo trzeba było przeczołgać się przez internet, przedrenować wszystkie media społecznościowe w poszukiwaniu osób bardzo często jest osoba, która ma tak na nazwisko, że ma to samo nazwisko i imię nosi nie wiem milion dwustu obywateli polski, tak? więc więc przysłowiowo, tak? Bo w każdym razie nie było to łatwe. A czasem się nawet nie udawało. Czasem się nie udawało. Czasem się strasznie wkurzałaś i, I dawałaś to do się. książki na przykład. Tak, denerwowałam tak Henryk się. Henryk Grossa nie chciał, pan, pan adwokat Henryk Grossa nie chciał z tobą rozmawiać. Tego nie potrafiłam zrozumieć, jak może się prawnik, który jednak miał ogromne znaczenie, zresztą bardzo znane nazwisko w świecie prawniczym, po prostu nie chcieć wypowiedzieć. Znam kulisy, dlaczego, ale nie będę o nich tutaj mówiła publicznie, bo też i nie mogłam o nich napisać do końca. No ale trudno, czasami się tak zdarza, no Boże kochany, nie ponosiłeś, tak? nie, no, tak, nie ponosiłeś klęski jako reporter, że ktoś nie chciał z Tobą gadać, niejednokrotnie tak jest, że właśnie na tym to polega i to nas różni od pisarzy fiction, że z nimi może każdy rozmawiać, tak, po prostu oni sobie wymyślą historię jak chcą i ze swojej własnej wyobraźni, a ja muszę podlegać faktom, mhm. muszę podlegać ludziom, którzy chcą ze mną rozmawiać bądź nie. Ale tu akurat, że tak powiem, nie, nie byłam jakoś tym szczerze zdruzgotana. Na szczęście zdrzutana. wiemy, jak to się zaczyna, dzięki szczegółowi. Iza Michalewicz jest reporterką z Krwi i Kości. Kiedy słyszy o dobrym temacie, natychmiast zmienia jej się twarz. Tak bardzo Ja ciekawie. nie wiem, co on, on wymyślił obserwuję. w ogóle. Oczy z łagodnych stają się czujne, zaczyna mówić głośniej i oddychać szybciej. Prostuje się. Mam wrażenie, że szykuje się do lotu. Jakby jej ciało, żeby jak najszybciej dopaść temat, miało zamienić się w kosmiczną rakietę. Taką masz tutaj charakterystykę od Mariusza? Szczyka. Mariusz ma bardzo bujną wyobraźnię. Nie no, no kocham Szczygiełka miłością, wzajemną zresztą. Natomiast, natomiast no, chciał, po, dostał za zadanie napisać blerba na moją książkę. Napisał taki. I ja jak Ale to możecie w, widział po ja ja prostu myślę że w redakcji, tak no, znaczy obserwował mnie łapałaś nie, temat. niejednokrotnie mnie obserwował przy pracy to znaczy hmm. obserwował ten punkt zapalny jaki nagle powstaje u reportera że wiesz słyszy i o czym mu się robią wielkie, to jest dla mnie, to jest mój temat, tak, ja to robię. Ale to były czasy jeszcze, wiecie Państwo, już teraz takich tak redakcje niestety nie działają. Redakcja, w której pracowałam jest w zasadzie martwym polem, bo rzadko kto ją odwiedza. Także już bardzo wiele się zmieniło i, I to <laughs> tylko chodzi o pandemię. To tu, nie ogóle... tu nie tylko chodzi o pandemię, tylko w ogóle o charakter pracy. Zresztą my, reporterzy, zawsze byliśmy samotnymi wilkami, więc to, że, ktoś, że mogliśmy przyjść do redakcji, podzielić się jakąś informacją bądź złapać <laughs> temat. Przepraszam, zachrypłam z wrażenia, bo mi przypomniałeś tego blerba. To, 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 to były takie fajne sytuacje, że można było jakby wymienić między sobą energię. I widzę, że Mariusz to po prostu w ten sposób zaobserwował. No, ja nie mam wpływu na to, jak on mnie widzi. Natomiast coś w tym musi być, tak, że, że jak widzę coś ciekawego, to mnie to po prostu pociąga. No myślę, że czas, żebyśmy się, żeby pytania też zadawała publiczność, bo być może macie, a pewnie na pewno, pewnie na pewno, tak, z okazji okazji. Nie wiem, siedzą przestraszeni. No właśnie. <laughs> I nastąpiła cisza. Ma ktoś pytanie? to wystarczy podnieść. Nie, może państwo chcą słuchać dalej, co mamy do powiedzenia o książce, a ma... Jacek, wiesz. Dobrze. Czy, to pytanie źle zabrzmi, ale czy masz jakąś ulubioną, którąś z jakiegoś powodu wyróżniasz z tych historii? Pierwsza jest tak objętościowo chyba na największa. W ogóle ja tak myślę, tak mi się wydaje, że właściwie o każdej można by było przynajmniej E, niewielkiej e, niewiel, e, no, książkę napisać jakąś stustronicową. Także, e, e. Mm, tak, tak, tak. To m, można by historii. było każdą z tych historii na pewno rozwinąć. Nie, ja nie mam takiej historii. E, oczywiście e, ja cały czas e, mówię, że m, nie, nie wolno mi e, dzielić e, czyjeś krzywdy na bardziej lub mniej ważną, na bardziej lub mniej interesującą. Mm. Przyznaję, że jest jedna sprawa, którą zdokumentowałam na potrzeby tej książki, i która wylądowała u mnie w archiwum, i której nie opisałam, ale właśnie dlatego, że ta zbrodnia była tak głupia przepraszam za wyrażenie tak bezsensowna i tak. A inna sprawa, że człowiek, który ją popełnił, jest na wolności i może mi robić bardzo dużo nieprzyjemności. Chciałam tego też uniknąć pod tym, pod tym względem, ale, ale nie, nie, nie wartościuję w ten sposób tych historii. Każda z nich zostawiła we mnie jakiś ślad. Jakiś cień, który ciągnie się za mną do dzisiaj. Więc y, trudno mi byłoby teraz jakąkolwiek z nich wyróżnić. O każdej z nich mogę tylko powiedzieć, że, na, że to jest historia ludzkiego cierpienia y, i tego y, żebyśmy czytając o tym, y, wiedzieli, jak nie należy żyć. Jak nie należy żyć. W przypadku tych bohaterów. Jak gdyby no, negatywnych tych Tak, trafów. tak, oczywiście, no, tak, bo... oczywiście. Mało tego, wielu, że, y są y kilku, kilkoro z nich, których opisuję. Zresztą dla, to też był powód, dla którego nie rozmawiałam z zabójcami, y y y ponieważ y to mnie nie kierował lęk, że ja pójdę do takiej albo innej osoby do więzienia, bo już chodziłam do zabójców do więzień i objechałam ich zresztą pół Polski i rozmawiałam z nimi, kiedy... Y Klawisz mi mówił, proszę za, za blisko nie podchodzić, bo więzień jest niebezpieczny. Nie miałam z tym, bo ja nie noszę w sobie lęku aż takiego. Natomiast y, raczej ciekawość drugiego człowieka. Natomiast, y, y, natomiast no, nie rozmawiałam, ponieważ nie było w tych ludziach jakiejkolwiek skruchy. Po pierwsze, uznali, że oni nie popełnili tej zbrodni. Widzę lekarka, która. Paradoksalnie dzisiaj pracuję jako lekarz i to mi się po prostu kompletnie nie mieści w głowie. I ja nie rozmawiałam z nią, nie dlatego, że ona mi odmówiła rozmowy, ja z nią w ogóle nie rozmawiałam, bo jak o czym ja mam rozmawiać z kobietą, która nigdy się nie przyznała do tego, co zrobiła, a ja widzę w aktach, że zrobiła. A ja z nią rozmawiałam. To ja mam słuchać tego, co już zrobiła Kasia Bonda, że ona jej opowiedziała, jaka to jest niewinna i nieszczęśliwa i siedzi w więzieniu. Więc przepraszam, ale nie. No po prostu po znajomości, prześledzeniu całości akt doszłam do wniosku, że no to, to są absurdy po prostu. A ja z nią rozmawiałam. Tak. Rozmawiałam, nie wiedząc, że rozmawiam z, z panią zabój, z zabójczynią. No, ale absurdem jest, że osoba, która dostała... W ogóle, proszę państwa, czy jest ktoś winien, czy nie... Jeżeli ktoś dostaje i jest lekarzem, 25 lat pozbawienia wolności, trafia do więzienia, wychodzi z tego więzienia przed terminem. Jeszcze znam kulisy różnego rodzaju, na przykład jednego z księży, tak, który odwiedzał ją w tym więzieniu. Niemniej to już o tym nie chcę mówić, ale i potem wychodzi z tego więzienia, i, i nikt jej nie odbiera prawa do wykonywania zawodu. To takiej kasi stelczyk, która lata całe walczy o swoje dobre imię, izba lekarska chciała odebrać prawo do wykonywania zawodu, chociaż nie zabiła swojej pacjentki i nie siedziała w żadnym więzieniu. Więc ja tego nie rozumiem po prostu. I to nie jest pytanie do kobiety, która uważa, że nie zabiła pacjentki, bo ja od niej się niczego nowego nie dowiem po prostu, tylko to jest pytanie do Izby Lekarskiej, w tym wypadku w Opolu. Które, które zadawałaś, i, i, i piszesz, jaka była odpowiedź w tych księżników. No, zdradzajmy. Nie zdradzajmy wszystkiego, ale dość, dość powiedziałabym, że się trochę z nimi poprzeciągałam na tą tak, linę. W, w, właśnie, to takie było założenie, żeby. Bo, bo ja powiedziałem, że zaczyna się tak po, po Hiczkowsku jest to morderstwo straszne, bo prawdziwe. E, a potem jest wszystko, co było przed. Wszystko, co było w trakcie śledztwa, no i te właśnie i, i, i co się teraz dzieje z ludźmi, z ofiarami, z tymi zabójcami. No tak, no, dlatego takie, że wiesz, jeżeli, jeżeli siedzi w więzieniu sprawca, który zamordował bestialsko studentkę, kierował gangiem, który przemycał kobiety, wykorzystywał je seksualnie za granicą i który twierdzi, że on w ogóle nic takiego nie zrobił. I on niczego nie żałuje, i on patrzy prosto w oczy matki, która stoi ze zdjęciem swojej córki, i po prostu się śmieje. To o czym ja mam z nim rozmawiać? Albo o czym ja mam rozmawiać z seryjnym zabójcą pięciorga osób, który śmiał się na sali sądowej? Co on mi powie, proszę państwa? Ja mam z nich robić celebrytów? I ja wszystko, co oni mieli do powiedzenia. Znalazłam w aktach. Tak. Ja niczego już więcej nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję rozdmuchiwać sensacji, nie potrzebuję nabijać sobie followersów na Facebooku tylko dlatego, że ja pójdę do zabójcy i będę z nim rozmawiała o jego psychice. No nie, po prostu nie. Mhm. Czyli tu nie chodziło o analizę psychiki zabójców. A oczywiście że jest ale... ta analiza, jest, jak najbardziej. Tym się zajmowali profesjonalni psycholodzy. Do tego służą opinie psychologiczne. Siedziało nad tymi ludźmi siedziały sztaby lekarzy i psychologów i psychiatrów. Ja to wszystko opowiadam. Ja to wszystko opowiadam. Ja do wszystkiego dociekam. Tylko co mi powie, zadaje, ja, ja zadaję pytanie, co mi powie zabójca, który twierdzi, że nie, nie zabił człowieka, Aha. a zabił. Czy może są teraz pytania? I za się rozkręca. Nie, ja się zdenerwowałam, przepraszam, ale, ale podoba prostu... się do lotu. tak? Rakieta. <laughs> nie no. <laughs> tak. Roller coaster. Nie, no, ja powiem Państwu tylko szczerze, że czasami mnie, czasami mnie zastanawia, dlaczego ludziom się wydaje, że jeżeli ja nie porozmawiam na przykład z takim zabójcą Miss Polski, o której taki gdzieś w sieci się zarzut pojawił, dlaczego ja nie pogrzebię w tym, a co ja mam grzebać, mhm. a o czym ja mam z nim rozmawiać. Każde zdanie, jakie on wypowie, będzie tylko boksowaniem jego popularności. Po co mi to? Że film nakręcił TVN, no i bardzo dobrze, no już nakręcił i ja pamiętam reakcję męża Agnieszki, kiedy o tym mówił. Dla niego było to po prostu wstrząsające. Ale poczekaj, bo nie, nie on nakręcił film, tak? Nie, on opowiadał, jak TVN robił film dokumentalny o dokumentalny. zabójstwie Agnieszki i oczywiście przepytywał, przepytywał Stalkera. I zabójca pokazywał im różne. Zresztą, proszę państwa, ten film można obejrzeć. Po prostu ten dokument jest ten reportaż w, w, w sieci. Natomiast ja celowo nie, nie cytowałam tego w książce, bo ja nie chcę boksować następnego, następnego celebryty, wypychać go na światło dzienne. Jeżeli ja słyszę od męża Agnieszki, że dziennikarze przyszli z nim na grób Agnieszki, nad którym on biedny płakał, no to ja przepraszam bardzo. No a w ciągu, a ja czytam w aktach i te akta, cóż, tego się nie da odzobaczyć. Jak on przez pierwszy okres kompletnie on u, u, uważał, że on w ogóle nie wiedział, że on w ogóle w kogoś uderza nożem, że on zabija Agnieszkę w ogóle. Jakim cudem? Przecież to w ogóle, jak to się stało? Jak w ogóle do tego doszło? No ale, ciekawe. Ale jak przytaczasz, trzy lata studiował anatomię, żeby wiedzieć, gdzie... Ale oczywiście pracować. i potem są, i potem, i, proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi w sądzie i jest tego zapis. Ja potem próbuję pewne rzeczy potwierdzać z ludźmi, którzy y, wydają mi się wiarygodni. Y, też nie jestem nieomylna absolutnie, ale po prostu po analizie akt i używaniu głowy i myślenia y, Wybieram ludzi, z którymi chcę rozmawiać. I, I w momencie, kiedy widzę, że taka rozmowa no, nic nie wniesie oprócz niezdrowej sensacji, to ja po prostu od niej odstępuję. To jest. No, no. I, I też ja uważam, że tak zachowują się naprawdę szanujący swoich bohaterów reporterzy. Dwa przyznania się do winy kolejne, bo już mówiłem dwa razy o, o tych pierwszych sytuacjach. Otóż byłem kiedyś z wizytą i robiłem materiał w więzieniu na Kleczkowskiej. No i spotkałem panią lekarkę. Nie wiedziałem, że to jest zabójczyni. Ona się spotykała właśnie wtedy tam. Służyła do mszy. Także miałem kontakt z kolejną bohaterką w cudzysłowie Twojej książki. Służyła do mszy. Tak. Tak było. Potem były tego konsekwencje zresztą. A jeśli o, o, o tym zabójcy Agnieszki, o którym mówisz, to ja pamiętam, jak już próbowano zrobić z niego celebrytę, że w 2012 czy 2013 roku, że on będzie biegł maraton wrocławski. O. I że wśród gwiazd, które będą biegły maraton, będzie biegł też... To wójca Agnieszki kotlarskiej, więc no to, tak, no i taki wspaniale. Jest świat no me, I właśnie. I o czym my, no to. i o czym my tu mówimy, to jest jasna sprawa. więc Bombie, jakby, tak bardzo lubi. Bardzo, tak, on zresztą jest bardzo wysportowany i po prostu, tak jak opisałam go w książce, w 30 paru stopniach upału, sierpniowego tamtego lata, przyszedł ubrany jak komandos mhm. y, po prostu y, po, po zęby, tak? Więc, y, więc y, nie ma sensu, y, proszę Państwa, to, co oni powiedzieli. Na sali sądowej, to w jaki sposób ich oczami to było oglądane. Cała ta zbrodnia jest w aktach i ja to wszystko bardzo dokładnie i skrupulatnie opisałam. Ale jeżeli zabójca się nie przyznaje, albo na przykład odmawia badania psychologicznego, tak jak współsprawca zabójstwa, właśnie żony kochanka tej lekarki. Odmówił badania psychologicznego, na przykład od, odmawiał, a nie wolno mu było, jak się później wszyscy tam zorientowali, więc no to o czym my rozmawiamy? No to co mi taki człowiek powie? Zresztą z tego, co wiem, on jest już na wolności. Paradoks polega na tym, że mi jako reporterowi nie, może, nie, nie wolno ustalić, kiedy wyszedł. Nie, mam, nie mogę mieć takiej wiedzy, bo kontaktowałam się z więzieniem. I odpisano mi, że nie udzielają takiej informacji do wiadomości publicznej. Jak zapytałam dlaczego, to mi odpowiedziano, że no jest RODO. RODO. No tak, tak. Czyli my tak naprawdę jako społeczeństwo wiemy, kiedy ktoś trafia do więzienia, ale nie mamy pojęcia, kiedy wychodzi. Oczywiście mówię o opinii publicznej, bo na pewno rodzina, przyjaciele czy znajomi takiej osoby wiedzą, tak? Natomiast y, po prostu nigdy nie wiemy, z której strony przyjdzie cios, bo taki stalker y, kolejny raz zaatakował y, jeszcze innego człowieka we własnym domu, prawda? Nożem. Tak. Na 2014. Tak, więc, więc y, y, nie, mam prawa, lata. nie mam prawa się dowiedzieć. Przede wszystkim chciałam ustalić, proszę Państwa, czy te osoby, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami na 25 lat pozbawienia zbawienia wolności, odsiedziały ten wyrok. No i nie mogłam tego ustalić rodo, No i to jest niestety kłopot. No. A jeżeli chodzi o lekarkę, to skąd wiedzieliśmy, że już wyszła? To już ja już wiem o to, swoimi drogami, od prawników od. od no, to, no trudno, żebym nie wiedziała, ponieważ zaczęłam sprawdzać wstukując ją, czy czegoś nie znajdę w sieci. Znalazłam na przykład jej rozmowy na naszej klasie, gdzie jej koledzy z naszej klasy, wówczas tam rówieśnicy, zorientowali się, że to ona i natychmiast zakończyli kontakt, tak, bo ona bardzo chętnie umawiała się na spotkanie, albo znalazłam informację, że po prostu jest, ma zarejestrowaną firmę i pracuje jako lekarz. 13 dzisiaj no ale to nie, nie jest, to nie jest mój błąd, że ja z nią nie rozmawiam. Błędem jest, błąd leży w systemie, że system, polski system na to pozwala. Mhm. Jak Mariusz Szczygieł napisał, napisał reportaż śliczny, śliczny i posłuszny i... o y, nauczycielce, która lata wstecz zakatowała dziecko, a potem zasiadała jako ekspert y, w, w Ministerstwie Edukacji Narodowej i jej było wolno, bo, wy, bo wyrok uległ zatarciu, no to się okazuje, że jednak podniosła się jakaś, podniósł się jakiś głos, że to tak nie powinno być. No to ja sobie zadaję pytanie, dlaczego lekarz, który dostał 25 lat więzienia, pracuje dzisiaj jako lekarz? Tak sobie myślę. Primum non nocere, prawda? Gdzie, gdzie pracowała? Przy Wejherowskiej? Bywałem tam. Też. Tak, to pogotowie. jest tak właśnie tak będziecie mieli Wrocławianie drodzy, jeżeli jesteście z Wrocławia wszyscy, że w tej książce co kilka stron będziecie właśnie zastanawiać się nad złem i psychiką, a co kilka stron nad topografią i miejscem, czyli coś realnego i coś takiego ponadrealnego będzie. A chciałem się zapytać jeszcze o okładkę tej książki. Most Grunwalski spływa krwią. To A to nie, jest... nie był mój pomysł? No właśnie, się zastanawiam. <grym> znaczy, moim pomysłem. Czy tam kogoś zrzucono z tego mostu. Ale wiesz co? Z Mostu Grunwalskiego skakało sporo samobójców. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. To jest jedna rzecz. Natomiast, dlaczego Most Grunwalski? Pierwotnie przyszła do mnie okładka, na której widniał narysowany inny most. Mhm. Mogę zdradzić, że był to most Tumski, ale był dla mnie tak, mimo że jestem wrocławianką, ale już umiem popatrzeć na Wrocław z innej perspektywy bo jednak siedzenie w grajdole to jest tak jakbyś wiesz z bliska katedra jest tylko kawałkiem muru prawda więc e, zdam sobie sprawę z tego że Wrocław tak naprawdę bardziej symbolizuje most Grunwaldzki e, to jest jedna rzecz natomiast e, pytano mnie też o kolorystykę tej książki dlaczego taka akurat dająca po oczach i tak dalej no jak państwo myślą dlaczego akurat taka kolorystyka Nie. Nie. Ale co, ciepło? Ja chyba, ja chyba powinnam zrobić konkurs na Facebooku i po prostu zapytać i podarować książkę za to. Nie, to ja Państwu już powiem. Zorganizuję jakiś no. inny konkurs. Ale już były odpowiedzi. Już zbliżamy się. Zbliżamy się do odpowiedzi. Otóż odpowiedź jest taka, że książka i mam nadzieję, że cała seria nosi po prostu barwy Wrocławia, flagi Wrocławia. To jest flaga Wrocławia, proszę Państwa. W takich właśnie kolorach jest flaga Wrocławia. I zależało mi na tym, żeby to było w pewien sposób właśnie spójne z tym miastem. No i bardzo mi przykro, że akurat wróciłam do Wrocławia z takimi historiami. E... Powiem tak, bo to jest tak, mówiąc o prawdziwej, prawdziwej historii zbrodni, zła, no nie można mówić, że coś jest atrakcyjne. Wrocław zawsze chce być pierwszy we wszystkim. No, dzięki Izie jest też pierwszy w, w opowieściach o, o zbrodniczych miastach, tak? Tak to się, tak to się stało. Czy, czy ta książka i ci bohaterowie pozytywni i bardzo negatywni nie wiem przypominali ci tamte czasy w których pracowałaś normalnie jako reporterka zaczynałaś czy, czy ty też no, miałaś oczywiście. Takie, takie Oczywiście spojażenie? że tak, z tym że akurat też sprawdzałaś w mapie Google jak ja Ja w, w ogóle wszystko sprawdzałam, więc uh -huh. musiałam sprawdzić taką ilość informacji, że w pewnym momencie mnie to zaczęło przerastać. Także też dziękuję bardzo Kasi Gałek, która mi bardzo tutaj researchersko pomagała i ratowała mnie niejednokrotnie, jak już opadałam z sił. W każdym razie była studentką Polskiej Szkoły Reportażu i dzisiaj jest studentką kryminalistyki, bardzo mnie to cieszy, bo tak właśnie też się zadziało, że ta nasza współpraca zaowocowała takim pomysłem jej na studia, ale Chcę powiedzieć, że szukania informacji był ogrom. I oczywiście natykałam się na różne miejsca, o których jakby które moja pamięć trochę wyparła więc szukałam w Google'ach i starałam się patrzeć na, na to miejsce no jak zresztą jechałam w wiele tych miejsc tak? ja, ja też pamiętam Jechałam też. Zauważyłem patrzeć. co robisz dla tych niewrocławskich czytelników bo oczywiście e, e, książka jest skierowana dla, dla wszystkich no właśnie czytelników. właśnie co, co ciekawe to jest książka I Tam próbujesz opowiedzieć trochę o, o tym Wrocławiu że słuchajcie pod nasypem e, to tam przejeżdża pociąg i, e, i są knajpy w te, Wtedy w latach 90. było kilka, a teraz jest całe zagłębie knajp i w ten sposób pokazujesz też Wrocław, czyli pokazujesz Nie, no, scenografię tych. Wrocław jest absolutnym tłem tych historii, bo na tym tle one się rozgrywają. Natomiast ostatnio przeczytałam jakąś taką opinię w internecie, bo teraz właśnie będę miała za niedługo czas na to, żeby posiedzieć i poczytać wszystkie te opinie. Na pewno tam będę wyrywała sobie włosy z głowy. W każdym razie w każdym razie. Hmm, no bo oczywiście nie wszystko wszystkim musi się podobać. Ale przeczytałam taką opinię, że dla, osob dla, dla dziewczyny, która przeczytała tę książkę, która kocha miasto i, i, i tak dalej, już to miasto nigdy nie będzie takie samo. I to też mnie trochę zastanowiło, tak? Czyli jeżeli udaje mi się poprzez moje pisanie. By ludzie zajrzeli w głąb siebie, to już jest połowa sukcesu. A nawet bym powiedziała, że cały sukces, bo patrzenie w głąb siebie jest bardzo ważną rzeczą po to, żeby potem komuś nie robić krzywdy. Ja się cieszę, że Wrocław jest pierwszy w twojej, w twojej serii. Ale to, to miasto nic nie zawiniło, że, że tutaj tacy zbrodniarze. Nie, się. no ja nie wiem, wiesz, no absolutnie nie. Natomiast to naprawdę. tutaj spotykam, reporterów, a nie morderców. Spotykam pytania, które mhm. będzie następne, i jest już w ogóle cały konkurs na ten temat, wiesz? Mhm. Które, które następne, bo każde chce być następne paradoksalnie, no ale to, mhm. m, ale to nie jest takie proste. Różnie to bywa. Wiem, że jest afera, ponieważ powstał reportaż dla chyba TVP Opole dotyczący Trójkąta Bermudzkiego, czyli dzielnicy Przedmieście Ławskie, no, że dzielnica zbrodni i taka... Lech Janerka śpiewał o tym, strzeż się tych miejsc. Ale on śpiewało y, jedności narodowej. A to nie jest... Y, Na A widzisz, o, o, skucha. Tak, tak, skucha. Lech Janerka, sprawdziłem to z Lechem. Tak? Tak, skonsultowałem. No to dobrze, się czegoś tak, że ciekawego. się tych miejsc to jest na dobrze. Na dobrze, bo że mieszkałam w Polsce. No ale e, no jest wielkie teraz oburzenie, że przecież to m, ten trójkąt to nie jest to, jest, to jest piękny, zrewitalizowany już trochę i tak dalej, bo jest, jak można. Bo jest. Oczywiście, że jest. E, natomiast legenda pozostała nawet w twojej książce. Tam ci gangsterzy mówią, albo ktoś mówi, to ja zatrudnię, chyba lekarka. To ja zatrudnię teraz jakichś gangsterów z trójkąta, trójkąta. Mhm. Żeby, żeby tam zrobić. Tak, ten trójkąt szereg. bermudzki kiedyś funkcjonował w tym mieście, ale ja jestem naprawdę kiepska w te klocki, jeśli chodzi o mówienie o trójkątach bermudzkich i tak dalej, bo w, w latach, kiedy ten trójkąt rządził, to ja byłam małą dziewczynką. Potem też byłam małą dziewczynką reporterską, potem wyjechałam do Warszawy, więc nie załapałam się jakby na to. a zresztą w momencie, kiedy ja już wyjechałam do Warszawy, to etos, znaczy etos, no, legenda Trójkąta Bermudzkiego dawno. Dawno już przebrzmiała, ale rzeczywiście no, można wyznaczyć taką granicę w tym mieście. Ja myślę, że najbardziej, naj, naj, najbardziej niebezpiecznie to tak naprawdę jest w człowieku wewnątrz niego, a nie w miejscach, do których chodzimy. Ja mam pytanie jeszcze o formę tej książki, to znaczy ułożenie, bo o wyborze powiedziałaś, ale ułożenie tych reportaży w ten sposób. Pierwsza jest ta historia Agnieszki. Kotlarskiej. Nie, pierwsza jest historia Martyniki. Martyniki, tak. Pierwsza jest historia Martyniki. A ostatnia jest historia Doroty. Tak. I powiem Państwu tak, że no to jest najmocniejsza puenta, w jaką w książce reporterskiej kiedykolwiek czytałem. To znaczy ten reportaż. Ten reportaż jest tak wstrząsający na koniec, że, nie wiem, Iza zrobiła to w cudzysłowie specjalnie, żebyście nie zapomnieli już nigdy o, o jej książce. Czy to taki miało, miało zamiar, że no to bestialstwo, bestialstwo pokazane w tym reportażu, to miało tak wstrząsnąć, żeby, żeby, żebyśmy zrozumieli, że to, jest, że to są prawdziwe historie? Wiesz co? Że to zło, to, to jest. To no nie, nie ma to takiej konotacji no. paradoksalnie, dlatego że ja te historie, proszę Państwa, układałam tak naprawdę według lat, w których się zdarzyły. No. Czyli najdawniejszą była historia Martyniki. Z 90 roku. No. Tak, a najświeższą w cudzysłowie była historia Doroty, chociaż część z nich się działa nawet w jednym roku albo rok po sobie. Natomiast oczywiście można było tę książkę ułożyć inaczej. Ja te historie doroty zostawiłam, i zostawiłam też opisy niektórych czynności, niektórych ran i obrażeń, które miała kobieta. Nie bez powodu, proszę Państwa, dlatego że to bardzo wiele mówi o sprawcy. Bo jak ja mam opowiedzieć o sprawcy, jak nie poprzez to, co zrobił swojej ofierze? Więc tego się nie dało ani od bo ja te akta oglądałam. Oglądałam zdjęcia Doroty. Oglądałam Dorotę, jak żyła i siedziała na kolanach swojego chłopaka. To była przepiękna dziewczyna. Przepiękna, i dobra, i sympatyczna, i radosna dziewczyna, jak ich mnóstwo, prawda? Więc ja więc oglądałam jej ciało, które zostało po prostu zbezczeszczone w sposób potworny, bo takiego znęcania się. To przyznam szczerze, nie pamiętam w ciągu swojej pracy reporterskiej przy archiwum Mix zdarzało mi się, oczywiście, ale to był rodzaj takiego znęcania się, że myślę, że to mną strasznie tąpnęło. Mogłam ułożyć to inaczej, bo to jakby. Mogłam, tymi lat te lata nie były takie najistotniejsze, bo te historie nie mają ze sobą powiązań, tak naprawdę, yy, w sensie formalnym, tak? Nie wypływa jedna z drugiej, więc mogłam ułożyć je inaczej. Ale ta historia też i została puentą nie bez powodu, yy, ponieważ yy, ja uważam, że yy, człowiek jest tak naprawdę bardzo yy, podłym stworzeniem. I y, trzeba naprawdę ogromnej pracy wewnętrznej, żeby y, w jakiś sposób y, móc y, funkcjonować y, w tym świecie dobrze, móc być dobrym człowiekiem. Y, ja chciałam, żeby to była też taka, y, takie, żeby to było też takie łatwo łatwo być... Łatwo być y dobrym. Zło jest atrakcyjne. Łatwo wiesz? być złym. Tak. Zło jest, zło jest bardziej atrakcyjne. Nawet, nawet nie tylko jak zauważyliśmy w tematyce, w czytaniu. Zło jest popularne. Ale zło, jest, zło, jest Ale też, zło jest też łatwiejsze. Nad dobrem trzeba się napracować. Nad tym, żeby samemu ze sobą robić porządek w życiu. Trzeba się bardzo napracować. Natomiast zło jest proste. Jak konstrukcja cepa. Ale chciałam, żeby to też był taki rodzaj ostrzeżenia, żeby kobiety dbały o siebie, uważały na siebie też, ale też i Dorota nie była absolutnie niczemu winna, absolutnie. I naprawdę trudno tutaj wyrokować, co by było gdyby. Dla mnie to jest taka historia, symbol po prostu, symbol tego, w jaki sposób można zadać. Ból i krzywdę drugiemu człowiekowi, a potem się jeszcze do tego po prostu nawet nie przyznać. Tak? Bo główny mózg tej operacji, czyli e, Dorian. Dorian Ruszkowski, który odsiaduje do żywocie, miał się w ogóle spyszna. Także rozpaczliwe to jest. Ja nie potrafię zrozumieć kompletnie takich ludzi. Nie, nie potrafię. Właśnie przez całą tą książkę usiłowałam dojść, do tego, jak to jest możliwe. Wiele pytań sobie zadawałam i te pytania w tej książce pozostają. I na te pytania też myślę, że warto, żeby sobie czytelnik sam odpowiedział, bo ja nie jestem z tych, którzy narzucają odpowiedzi. Powiedzieliśmy o tym Dorianie, wszystkie nazwiska, imiona, wszystkie szczegóły, wszystko jest prawdziwe w Twojej książce, tak? Tak, absolutnie tak. Nie ma tam po prostu czegoś takiego, że ja sobie wymyśliłam. Co jest niesłychanie trudne. Albo zmieniłaś dlatego zmieniłaś jakieś dane, czy coś nic? Zmieniłam dane dzieci oczywiście, dlatego że dziecko nie może ponosić albo nie podawałam nazwiska, albo zmieniłam imiona. Dziecko nie, nie może ponosić odpowiedzialności za to, co robią jego rodzice, jeżeli jest małe, prawda? Bo bardzo często też jest tak, że dzieci są już w, dzieci, dzieci są dorosłe tak? i nie reagują na zło. Brak reakcji na zło jest uczestniczeniem w tym złu. W związku z tym też wychodzę z takiego założenia. Ale tak, tak, część, część. Ale wszystko jest tutaj absolutnie realne, i to też było bardzo trudne, żeby tak bardzo zespolić się z tym światem zarówno sprawcy, jak i ofiary żeby w jak najbardziej plastyczny sposób przedstawić to, co się wydarzyło. Ja i tak wyczytałam, że opowiadam na sucho. Sucho. Tak, że opowiadam na sucho. Oczywiście opinie są różne, ale dla niektórych ja piszę w sposób suchy i po reportersku. No cóż proszę Państwa, ja nie no jestem no pisarzem jest... kryminałów, jestem zarzut. po prostu reporterką, więc... Wielki zarzut, no Szczygieł, też piszą po reportersku, także to, to tak jest. Może ktoś z Państwa jednak się zdecydował? Proszę bardzo. Może, do, może podaj mikrofon, bo Państwo, którzy oglądają nie będą słyszeli. Dzień, tak. dobry, dobry, Dzień dobry, Ja chciałam powiedzieć, że mieszkam na przedmieściu oławskim bardzo blisko trójkąta i mam wrażenie, że chyba teraz jestem nieco bezpieczniej niż kiedyś. I byłam też z panią na spacerze kryminalnym i to było bardzo ciekawe wydarzenie. Czyli warto. Bardzo, naprawdę <laughs> bardzo. I moje pierwsze pytanie. <laughs> Czy wszystkim tym sprawom opisanym w Pani książce realnie można było zapobiec? Ojej, a jakie jest drugie pytanie? A drugie pytanie odnośnie tego, co Pani powiedziała, że już wiele lat zajmuje się true crime i pewnie przez ten czas spotkała Pani wiele osób związanych ze sprawami kryminalnymi. Jak Pani sądzi, czy każdy z nas może stać się kiedyś mordercą? Ojej, proszę pani. To jest, odpowiem szybko na drugie pytanie. Ja się nad tym zastanawiam przez całą książkę, więc ja Państwu w dwóch słowach na to pytanie nie odpowiem. Niemniej, jeśli chodzi o predyspozycje, to powiem tak. Są ludzie, którzy mają takie predyspozycje. Co oczywiście wspaniale pokazał zresztą Mindhunter i wielu profilerów, psychologów, którzy opisywali, i temu właśnie między innymi służy, służą tak zwane biografie znanych zabójców, żeby dociec do tego, jak się ktoś kimś takim staje. Ja też tutaj próbuję odpowiedzieć sobie na to pytanie. Niemniej to jest bardzo trudne pytanie, i jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno predyspozycje mają ludzie, którzy, jak, jak, jak mówi psychologia i psychiatria, posiadają coś takiego jak tak zwana triada. Ta zła triada, czyli noszą w sobie cechy psychopatii, narcyzmu i makiawelizmu. I ta, te trzy, jak spotykają się w jednym człowieku, to oczywiście nie musi, ale ma olbrzymie predyspozycje do tego, żeby zrobić komuś krzywdę. Więc, więc zresztą, najmniej jak się spotkałam ostatnio, ktoś mnie też zaczepił, ludzie wiedzą na temat makiawelizmu. A to jest niesłychanie interesujący aspekt ludzkiej osobowości. I bardzo Państwu polecam zgłębienie tego. Tutaj tego nie zgłębimy, bo ja nie jestem psychologiem, aczkolwiek. Bo chcę odpowiedzieć na Pani jeszcze pierwsze pytanie. A mianowicie, czy można było temu zapobiec? Proszę Pani, jest wielki scenarzysta, który układa los człowieka. I ja nie jestem w stanie powiedzieć pani, no gdyby Dorota nie poszła po ten ogień z powrotem do tego radiobaru i nie powiedziała, zaczekajcie jak nie wrócę za pięć minut, to idźcie, to idź, to idźcie beze mnie, to by żyła dzisiaj. Pewnie tak, ale ktoś chciał inaczej. I ja y, wobec niektórych pytań pozostaję absolutnie bezradna i nie znam na nie odpowiedzi. Z pewnością można byłoby zapobiec temu, co już się działo później, a więc gdyby praca policjantów była bardziej rzetelna, gdyby ludzie bardziej przykładali się do tego, co robią we własnych zawodach, nawet jeśli to jest piekarz, malarz, reporter czy policjant, jeśli robią to rzetelnie i z sercem, to zawsze coś dobrego z tego wychodzi, tak? ale nie każdy to robi. Na to możemy, możemy mieć wpływ, najbardziej możemy mieć wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy my. Dlatego, że ludzie zapominają, że należy zacząć tak naprawdę od siebie. Siebie, na siebie możemy mieć wpływ. Na nic więcej. Jeszcze jest jakieś pytanie? Bo piękna płyta była. I za tak. Nie ma? Dziękujemy. I za Michalewicz, kryminalny Wrocław do czytania teraz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.